dobry Państwu. W imieniu Gminnego Ośrodka Sportu miło mi Państwa zaprosić na 8. kolędowanie w Cieniu Trzech Króli. W tym roku wystąpią przed Państwem pani Krystyna Giżowska i pan Filip Borowski. Proszę Państwa, bardzo jest mi miło, że mogę tutaj być z Państwem w Święto Trzech Króli, no i zapowiadać znakomitych artystów polskiej estrady. Na tę estradę bardzo zapraszam teraz znakomitego muzyka Marka Lewandowskiego. Marek Lewandowski, kompozytor, aranżer, muzyk. Marek Lewandowski. No i oczywiście wspaniała nasza artystka, wokalistka, piosenkarka, znakomita, bo nie tylko cudowna jako człowiek, nie tylko cudowna jako artystka, ale uwielbiana przez polską publiczność. Panie i panowie, Krystyna Giżowska. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają. Cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają. Cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna, Maryja Panna dzieciątko piastuje, i Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają. Cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają. Cuda, cuda ogłaszają. I trzej królowie, i trzej królowie od wschodu przybyli, i dary Panu, i dary Panu pokorne złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają. Cuda, cuda ogłaszają. Się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają. Cuda, cuda ogłaszają. Prosiłem Boga, by dał mi szczęście. I Bóg powiedział nie. Powiedział, on daje błogosławieństwa. Szczęście zależy ode mnie. Prosiłem Boga, by oszczędził mi bólu. I Bóg powiedział nie, odrzekł cierpienie, odciąga cię od ziemskich trosk i przybliża cię do mnie. Prosiłem Boga, by sprawił, by mój duch wzrastał. I Bóg powiedział nie. Powiedział, że wzrastać muszę samodzielnie, a On będzie mnie przycinał, by moje życie było owocne. Zapytałem Boga, czy mnie kocha? I Bóg powiedział tak. Dał mi swego jednorodzonego syna, by umarł za mnie i będę w niebie pewnego dnia, ponieważ wierzę. Poprosiłem Boga, by pomógł mi kochać innych tak mocno, jak On mnie kocha. I Bóg powiedział, no, wreszcie zrozumiałeś, o co chodzi.